osób. Tylko. Szczerze, wydaje mi się, że jak wprowadzą kiedyś alianse 25-osobowe, to się może zdać. O kurde, 29 osób. Czy ty garniesz? No pewnie, ja takie rzeczy się ogarniało, spoko. Spokojnie, król jest rentem. Czym jestem? Studentem. A no. Czasem o tym zapominam, to dosyć istotne. Kuźwa, 1000 expa jeszcze. Tylko. No cześć. Jeszcze mam dwa miejsca w partii. Jak ktoś jest zainteresowany, to kropeczkę proszę. Ja też mam miejsce. Piszcie te kropki masowo. Trzeba wszystkim miejsca zapewnić. Oficerowie mają mieć własne drużyny. A jak skończą się oficerowie, no to będzie prowizorka. Kto będzie się czuł na siłach, żeby ten dowodzić? W sensie... Będzie coś takiego. Ja idę, oficerowie podążają za mną, a ci ludzie w partii podążają za oficerami, żeby się nie zgubić. Mówcie odnośnie tego WW, o co tu będzie chodzić, także jak będziecie gotowi, bo przyszedłem z makaronem sprzed dwóch dni, mogę słuchać jej. Smacznego. Dziękuję bardzo. Ale sobie ty, ty będziesz uczył, tak? Nie, ja będę uczył. Krel. To krel będzie uczył. No ja. Zia Krel, zwany dalej Krelem, tudzież tym cholernym skurwysynem, będę was słyszał o WWW. Albo banankiem. Albo tak, człowiek zwany, też istnieje coś takiego. Styna, po co kropkę napisałeś, jak jesteś ze mną? To był żart. Żartowałam. O czym ja was nauczyć? A tak, o WWW. O co tu chodzi? Są trzy drużyny. Tak. I te drużyny ze sobą walczą. Hurra! No i... No dobra, no. I te drużyny walczą o ziemię. I my będziemy zdobywać ziemię dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i takie. A, po co to ziemia? Tak, jak ja dzieci i wnuków, to dla kogo będę ziemię zdobywał? Dla siebie, potem ją nie. Sprzedam. Nie, dla następnych pokoleń. No, dobra no. Jak chcesz, jak tak wolisz. Ogólna koncepcja jest taka, że im więcej mamy punktów przyjętych, tym więcej mamy dostaje punktów ogólnych. Punktów. Twierdzy przyjętych, tym więcej punktów dostajemy i odblokowujemy dodatkowe bonusy dla całego świata. Dlatego to robimy, dlatego jest ta walka, jest usprawiedliwiona na pochybę z kurwysyną. Dalej. Super, bo jesteś na razie z tyłu. Na razie zbiórka jest tutaj, tak by the way. Nie tam, gdzie się rodzicie, tylko w środku Underworld Overlook. Cała walka będzie wyglądała tak. Ja mówię, gdzie iść i pinguję na czacie, po czym zaczynam się przemieszczać. Wy zaczynacie się przemieszczać za mną. Kiedy dojdziemy do punktu, zaczynamy się napierdzielać o niego, czyli rozstawiamy machiny obleżnicze, ja mówię, co budować, co walić, na co się skupić. Machiny obleżnicze rozstawiamy. To będzie. Jak wejdziecie tutaj... O, ja golem. Ktoś golem komuś. A jak budować takie rzeczy, to będę wszystko wiedział na ten temat? To jest tak, będziemy przechodzili przez punkty zaopatrzeniowe i każdy będzie zabierał zaopatrzenie. I ci, którzy mają plany do budowy machin obleżniczych, tak, mniej więcej tak to wygląda, będą rozstawiali miejsce do budowy i my potrzebujemy... Czekaj. Mogę się wciąć? Tylko mówcie, jak rozstawiacie, żeby nie było 10 taranów pod bramą. Tak, dokładnie. O, tu jest golem. Spiciak, daj się przyjechać. Daj się przyjechać. Jasne. Okej, okay. I każde cięcie punktu daje nam karmę, bonusy i takie tam. A w sumie, a da radę zarobić na tym jakiegoś grosza tutaj, na tym WWW, czy nie? Spokojnie, golda wyciągniesz się. Naprawdę? No.
Jeżeli nie kupujesz machin obręczniczych, to zarabiasz sporo. Ej, to czekaj. Niech mi ktoś uleci, bo mam tylko 92 000. Wiecie, to się kurde. Nie dbasz o zdrowie. Potem trzeba na leki wydawać. Jak ty się zachowujesz? Talik kupisz. Właśnie. Kol kupisz? O, tu się ludzie czują. Dołącz to dla nas. Pytają się, co będziemy szukać. Właśnie, prawda. Wiemy już. Durios. Będzie wiosną Durios. I przejęcie niebieskiego będzie zerga. Będzie sobie gdzie podłożyć bombę pod Sejmem. Tak, czekamy, aż wszyscy się zbiorą. Jeszcze 8 minut, to sobie zjemy. Macie chwilę na przeniesienie kanapek i piwa i takie tam. Ach, nie ma to... Kto to jeszcze nie ma? Chrisa nie ma. A to może ja pójdę w tym w golemie, jak za Swift. Tylko mi musicie Swiftnessy dawać, bo to się wlecia jak... Co za koleś? Był tutaj jakiś czas temu koleś Kostucha na naszym tesie. Ja to go wywaliłem, bo nic nie robił. Dałem mu kika po prostu. Teraz przyszedł i mówi, witam, mogę prosić o jedno. Nie wiem, czy on jest... Już odbieram je. Złoczyłem i dostałem się, lol. Kostuch, kurde. Co? Złożył się nie dostał i prosił o imię? Nie, on się dostał, mówi. A czy to może na CS-a wejść? Nie, on prosi o inw do gildii. Jaki? To mam już iść Durio z tym robotem? Czy golemem? Czy golem stawiamy tutaj? Golem chodzi do... wolniej, czy tak samo? No, wolno. No. Zobacz. Ja jest Kostucha, lol. Przyjęliśmy Kostuchę, nawet nie wiedziałem, a ja go wypieprzyłem ostatnio. No był na TS-ie i nic nie robił, to po prostu wykupałem, żeby nam nie było jakieś przybłęda. Na całym TS-ie tak w ogóle jest 20 osób. Mhm. Ładnie. Okej, a Jeans, gdzie poszliście już tam do jakiegoś drugiego... Tu można się teleportować waypointem. Mam tam podejść do tego? Ale teleportować się można, linkujemy na... No wiem, A jak jest, idę na to www, to Underworld, Borderlands, Demon... Jak tam? To ostatnia czwarta. Ostatnia czwarta opcja, Eternal Battlegrounds. Okej, dzięki. Okej, przerzuciłem Kostuchę do nas, od tam. Siema, siema. Replenishing. O Boże, Commander tu przyszedł. Mam nadzieję, że sobie pójdzie. Kysz. Co to za świetnie ta płonąca zbroja? Bardzo ładna. Moja, prawda? O Boże, jaka seksowna. Zrobię zdjęcie. I druga. Proszę. Jak się powodzi. Dobra. Zaczynam rozstawiać banery. Ci, którzy chcą sobie robić dodatkową karmę. Właśnie, dodatkowe karmy. Pytanie, co mam robić? Czekaj, ja robię na razie. Co ty tutaj robisz? A gdzie ty rozbudujesz te... Mam zbudować golema też? Nie, to teraz nie. A kim my tam do ciebie mamy iść? Guild karma, coś tam, co ja mam z tym zrobić? Karma mamy? Kiedy tam się dostajesz buffa? Claim buff, no dostałem. To wszystkie krzyki. Jaki baner jest baner? Jeszcze masz na... Kurde, się ścięło, musiałem do tego głowy. Zbiórka jest w naszym overlooku, nie jest fajnie. Tak, tylko tam gdzie na czacie, spirit. Za chwilę dołączę do was. A jak jakoś, jakieś będą dropić rzeczy, to skalują się pod level, czy to są losowe, randome? Zależy kogo zabijesz. Aha. Jak zabijesz NPC-a, to pod twój level. Jak zabijesz przeciwnika, to pod jego level. I
i możesz dostać rzeczy na 15 i na 80. Chyba, tak mi się wydaje. Możliwe, że nie możesz dostać większych rzeczy niż na twój level. No to się okaże. Ale nikt tego nie testował, więc... Jak ten spodzenie przygotowują? Bo zbliżamy się do godziny zero. I wszyscy dostali się na... Jeszcze 3 minuty. 4. Ja jeszcze mam miejsce w party, a nie lubię mieć... No to ja mogę... To napisz. Beczkę. No nie wiem, który czat sobie włączy, czy nasz, że party włączy sobie lepiej, czy... Gildio. Main. Jedno wszystko. Wszystko będziemy mieć na TS-ie. Ja będę też wysyłał na czacie gildii, w którym miejsce się udajemy. A, czyli czat gildii włączony. Okej, okay, dobra, bo myślałem, że party włączy sobie. Ej, tak, to jest nieważne w sumie, bo wszyscy w party i w gildii powinni być na TS-ie. No, spoko. No, ktoś tam się udał jego party. Już, jak się ładuje na... To w ogóle może jak tłumaczenie jedna osoba, a nie. A skąd ty masz 50 karma bonus z nienacznia? Jak zrobił karma booster. O, jeszcze tak proponuję, my sobie suplajek też. Gdzie? No tu, gdzie ja jestem. Nie, fajnie. Mów swoją technik, bo... Dobra, suplaje są na górze. Na samej górze jest party. Tam jest 10 takich. Jest, supply też. Mam takie coś. Take supply, coś? Na górze są takie beczki. Maksymalna ilość jest 10. Ile można mieć przy sobie? Tak, jedna osoba nosi 10. I na przykład zbudowanie podstawowego tarana kosztuje 40, czy tam 30. Więc potrzeba kilka osób, żeby zbudować taką jedną machinę. Dlatego trzeba się skoordynować. Jeśli ktoś kładzie, to ludzie podchodzą i budują. Matys potrzebuje party. Ja też potrzebuję. Ja też. Tylko mam tylko opcję report, więc nie wiem. Błąd albo... Na górze... Takim jeszcze jest ten, że wpiszesz nazwę po prostu. User joined your channel. A, czyli maksymalnie możemy tylko 10 supply. Przy sobie każdy może mieć 10 supply. A jednak jest. A jeżeli cześć. Teraz po PS-a, my jesteśmy połączeni jako party, czy jako... Wszyscy są razem. Czyli sposób razem. Jest na jednym kanale. To, komu jeszcze nie udało się dołączyć? Niech się odezwie teraz, albo zamknie na wieki. Ja jeszcze się łączę. Dobra. Jak tych supply problemy? Supply będziesz mógł użyć, kiedy podejdziesz do struktury, która potrzebuje naprawy, na przykład mur albo brama. Ewentualnie, kiedy będziemy budować machinę oblężniczą, będzie takie rozstawione rusztowanie na to. Okej, okay. Po prostu tak sobie powiem, tylko też F tak koniec. Malcolm teraz zwrócił uwagę, na wypadek gdyby ktoś nie zarejestrował, ja dowodzę w czasie tej wyprawy, czyli mój głos jest takim waszym wewnętrznym głosem w głowie, którego macie słuchać. Dobra, okej, widzę cię i będę za tobą podążał i czym tutaj skradził w swoim... Okej, ewentualnie... Ja może ustaw w TS-ie jakoś się dało, że jak ty mówisz, to wyjdzie... Priority! Niestety to zadziała, chyba że naprawili to, ja tym nie wiem, ale to nie wiem. Moja postać rozwija, taka córka tak, otoczona przez dziwki w tym momencie. Karuda. Przez niebieską dziwkę otoczona. Dokładnie. Ogólna jest ten gwiazdy, jest ten lidera. Nie działaj ci komandera. Gdzie jest ta zwijacza tam? To jest ta najmniejsza postać wśród wszystkich. A, jest jakiś. Armiasy? Fajnie, ale więcej was matka nie miała kto robić zdjęcia. Właśnie, tak. Połączyłem się. Ej, chyba godzina zero minęła. Minęła, ale ludzie się jeszcze podłączają. Dobra. Ostateczne podłączenia macie się pojawić tutaj. Tutaj jest biurka. Koło ciebie? No, tak wszyscy będą za mną podążać. Kto ma drużyny? Pisać mi teraz plusy na czacie, kto jest dowódcą drużyny.
Jeśli jest jakaś drużyna bez oficera, niech wyznaczy sobie jednego małego lidera. Takiego, wiecie, takiego małego marionetkowego. Shiver, który robi kanapki, nie rozumiem. A skończy... Ja jestem, ale mam drużynę. Trzy osoby, jedna brakuje. Dobra. To w sumie nie tak dużo nas, jak myślałem. Chociaż 24 osoby. Jak tutaj do was się określa? Teleport się tutaj. Który tam szczeka? A, sorry. Battle metalkie. To tak jak okres, czasami tak ma okres. Co? Co? No dobrze, czy wszyscy już dotarli do punktu zbornego? Burning! Nie słyszę głosu sprzeciwu, czy to znaczy, że tak? No pewnie tak. Nie. Co to znaczy? Nie, szukam jakiegoś małego... Macie na czacie, jest, macie jestem. Się przenieść. Ewentualnie można wejść klasycznie bramą, jak człowiek. Ja jestem przy tobie. Lub Asula. Prosiłbym o... Nie komentowanie, jeżeli nie trzeba, bo się zrobi chaos i żeby tylko oficerowie mówili, chyba że to jest naprawdę ważne. Dobra. Bo nie ogarnię jak użyciło nas z kitowcami na plecach. Pytanie o supplier, bo słyszałem, że był on tutaj gdzieś są? Tak, po prawej jest. Za mną. Lecimy? Czy wszyscy są? Wyskaczę. Zakładam, że tak, dobra. Atakujemy w tym momencie. Idziemy tutaj. Amberglade. Podążajcie za mną. Teraz przydałaby się jakaś muzyczka z drużyny. Zalegalizować. Palić, gwałci, zalegalizować. Tak. Co to? Tylko nie Asury. Bo oskarżą was o pedofilię. Źle. Wiecie, że się kocha przejdziemy przez ogry. Teraz są nasze na szczęście. Ale maskuje. Na razie się na przełaj. Zerknij proszę. Zerknij mnie. Brawo. Ty. Go ahead. Hit me. O, i zniknęliście wszyscy. Nie oszczędzać na zbite sapa. Eat my dust! No to leci. Może by się chyba serwery nie wkopać, tak? Myślę, że się wkopniemy. Damy radę, ogarniemy to. Nasze ogry już tutaj robią sieczkę. Ten koleś, którego zaznaczyłem, jest głównym celem. On musi zginąć, żeby się wstrzymać. Celem jest Durio Zdanie. Na mapie w lewo. I teraz witamy się z kolegami.
tutaj jest drugi zerk. Wpadamy i tyle OE, ile wlezie. Tum, 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 tum. Ja tu nic nie widzę. No i teraz idź, po prostu nacisnę jeden. To są Niemcy. Bo ja mam tak, czasem jest to sprawy. Darcie się potem, że swoje coś nie są do bici. Kolejny. Wydycie aerokarty, tylko katapulty. Potrzebujemy dwie katapulty. Ja zabawane. Tylko gdzie? Obok ciebie? Trochę dalej. Tak, za linią aerokarty. No, kurde. Kurde, tutaj już będzie dalej. Właśnie. Zbudowali własne aerokarty, zanim zrobiliśmy katapulty. I to właśnie... Próbujemy coś jeszcze ogarnąć, jak coś się wycofamy. Chodzi w bramę czy w górze? Chcę do góry. Bramę, bramę. Na bramę. Tak, żeby trafić ludzi. Jeszcze jeden punkt. Tam, gdzie jest takie. To ma to. Stoją na brzegu, to może. Można też ściągać, zależy od klasy, co nie? Nekromanta na przykład może ich tam ściągnąć na dół. Macie supplye? Zalinkowałem, wracamy do kipa i atakujemy ich od drugiej strony. Jeśli ich zerk jest przy Durios, to ich ziemie są nieosłonięte. Dlatego wszyscy teleportujemy się z powrotem tam, gdzie zaczęliśmy i podjdziemy ich od drugiej strony. A możesz ten dać? Dałem. Na gildiowym. Na gildiowym wszystko jest. Czyli co, nowy ruch, lecimy? O, tak. Idą. Szybko, bo was jeszcze złapią tam, bo oni teraz będą robić kontratak, a potem pójdą na brawo, myślę. Jak będziecie spawać, możecie nie przeteleportujecie. Dlatego pospieszcie się z tym. Co? Nie walczcie o ten kamp, on i tak upadnie, jest ich tam za dużo. Dobra. Ci, którzy zdążyli, to za mną. Może jeszcze chwilę nie jest. Czekamy, czy zdrowo. No dobra. Idziemy tam, jak to swoją becie. Molewy, molewy kandel. Uzupełnijcie sobie sukaj w tym becie. Naszego kipa. Tutaj można mieć maksymalnie 10, nie? Tak, zanim wyjdziecie przez bramę, tutaj na prawo jest składzik.
Znaczy jest jakiś buff, który pozwala na zabranie 15 chyba. Ale to krótkie i mało ciepło. No. Zatnią po zasie. Byłem z tyłu, bo zbieram sobie. I przez stoł. Nie, skręcacie w prawo, koło Anzali. No i to gotowe. To już nie było, że ja no żadne pałki. Żebyśmy się jeszcze przegrupowali, bo to jeszcze nie było. Zatrzymajcie się przy Anzali. Za każdym razem, kiedy mówię, gdzie się zatrzymacie, ci są także linka na czacie, żebyście zobaczyli, gdzie to jest. Zatrzymajcie się tam. A, okej. Nie będziemy czekać na każdego, kto został naprawdę bardzo z tyłu, bo po prostu opóźniamy cały postęp. Pelm, widzę, że trzech komanderów mamy teraz na pół. Widzę, z czego pójść na pudla. Nim w oczy. Dobra, biegnijmy dalej. SMWOL 10% spokojnie. Wbijemy tutaj na bok i dotrzemy do... Another personal victory. Jeżeli ktoś nie ma stricte, to... Biegniemy do Rogue Square. Tutaj. Chyba kuli go. Nie Rogue Square. Jakieś błędy. No bo jedziemy do Mina. A Ukraińka się, znaczy ten obszar się nazywa. Może sobie złapcie teraz supply, ci, którzy jeszcze nie mają tutaj. Kówka dla was. I będziemy biec na White King Crown. W tym momencie myślę, że będą dobre karty. Mi się wydaje, że zaraz się zetkniemy z takim zergiem. Tutaj cały czas jest taki zerg. Zerg to jest krótka gra. Ja się szybko, że teraz nie Jeszcze. Jeszcze. This rose has thorns.
Dobra, chodźcie szybko. Przestańcie, starajcie się nie atakować ich, żeby zerwać się z kombat i wycofać się do overlooka. A się już teleportuje. Wszyscy są? No to jazda na stone mist. No, ja jestem w kombat jeszcze. Spoko, jak tylko się zerwiesz albo zginiesz, to idź do overlooka i na ten główny zamek na środku. Robimy atak na to.
przywrócenia. Znaczy w tym momencie trwa już od jakiegoś czasu oblężenie i tam jest nieźle na początku ściana. To nie jest tak, że my sami to zdobywamy. Kolejny przepuszczać. No dobrze, rozejrzyj mi się. O, dziura. Gdzie tam dziura? Chodzimy, chodzimy. Na górze są jakieś goście. Ale to jest...
Niech ktoś weźmie bardziej i strzała gdzie byś na tym. Ktoś zabiłem, bo to było tak Thank you.
Przestańcie. Okej, kolesie zeszli ze swoich murów i wbijają do nas. Krisu i ten... weźcie, idźcie do kipa. Okej. Zeszli tam. Jak będziemy w stanie to obronić, to fajnie jakby drugą katapultę ryś budował. My się skończyły. Dobra, ja mam. Spotykamy się przy tym... przy Anzalias. Dobra, padłem. Jest już druga. Buduj! Spiriciak, czekaj, płynę już. Na dole coraz gorzej jest. Jest ich zbyt dużo. Nie. Wycofujcie się. Dobra, to gdzie mam się na dół. Jak ktoś padł, to odradza się w overlooku. Tak, grać. Mhm. Jeśli ktoś ma miejsce w walce, to kropka na trzecie. No już mają. Nie, chyba, że weźmiemy suple z Anzalia, żeby nie zapisać po suplekwa. Tu jest 200 suple prawie. Nie. Ja bym się wycofał. Ja już powiedziałem, wycofywać się. Dobra, to chodź, to się weźmiemy tutaj. Wycofywać się do overlooka. Grupowanie w overlooku. Trzeba to ogarnąć. Wybraliśmy sobie trudny moment, bo są trzy dobre serwery. Nie jest patowa sytuacja. Poczynajmy ja słyszałem, że my jesteśmy trzema najgorszymi, ale... Nie no, my jesteśmy najgorszym serwerem, teraz rzucili dwa lepsze do nas. Więc jest lekki dramat, ale jakoś się trzymamy. No my jesteśmy 23 z 26 chyba serwerów. 23... Wydaje się, że prawie najgorszy? Tak. Nie patrzyłeś w statystyki? Nie. Zatknij ostatnio w górze blanka i czy coś.
Black Tide jest znacznie wyżej. Black Tide był w tamtym miesiącu pierwszy. Będziemy szli do Anzalia z Post. I ponawiamy atak na ten. Na Rogues i na Aldous. Gdzieś się przekierujemy? No, w Anzalias. Zgadnij się po drodze jakieś supply'e. W Anzalias jest w górę. Ogółem musimy wywierać cały czas nacisk na zielonych, bo mają znaczną przewagę. I w tym momencie bronią się także przed atakiem niebieski w tym mieście. Więc nie powinno być ich tak dużo. Tylko nie bierzcie udziału bardziej z tym mieście tutaj biegnąc, tylko stańcie w kręgu. Uważajcie na działa. Zachomit, gdzie zrobiłeś robota? Jak zaparkowany. Dredge. Znowu zielonych. O, będzie déjà vu. Tylko tym razem spróbujemy nie zginąć. Masz to, chcesz iść? Robot? Nie, tylko sprawdzę sobie skillę. Ir, nie walcz tam. Walcz do nas, do Anzalias. Nie idź do ekipa. Ja biegnę. A, roboty się nie da przyspieszyć. Jak ktoś robota? Jest. No, tu na schodkach. Anzalias. Zaparkowany. Gdzie jesteśmy teraz? Można uniki robić na schodkach. I wtedy będę szybciej łaził. Czekam jeszcze moment. Okej. Okay. Myślę, że wszyscy, którzy mieli dobiegli, lecimy za mną. Będziemy przechodzić przez... O, lecimy. A nie wiem, czy z nim biegasz. Może zostać w środku i odebrać go potem. Lecimy do modelika dalej. Tam ciągle. A, zostawiam. Gdzie mamy déjà vu teraz? Będzie super, jeżeli go znajdę znowu. Na dredże. Jestem na dredże tam. O, tu jest paru jakiś invaderów. Tak, jakieś łebki. Zapędzi się, wchodzi ruch, tam nie ma przejścia. Zabijamy Dredge. Biegniemy dalej, tak, na rogu. Chodź proszę. Prawa ręka. Replenish. Prawo, przyjmujemy super kampa. Temu dotkniemy im do stołu do finiska, co widzicie. To pomoże naszym. Tam na wstępie jeszcze stoi? Tam dwóch komandery byli. Na pewno chyba jeden ten był. Tak, Invader. Ja go tu nie złapać.
Wychodzi z bomba, na do wyjścia.
teleportować. Wieście subtraje i wyjdzie się do góry. Dobra, iść teraz na szybkie. Kurde, nie mi trebu. Ogarniaj! Porównując z tym, co było tydzień temu, to tam to była silanka, nie? Na cenę punktu spokojnie. Tutaj leżą, leczyliśmy jeden i nie trochę Piotrusza. Były moje dzikie węże. Chyba, że się w tym się skończyło. Adrenaline rush! Tylko to główną damę. Tak jak wtedy szliśmy zazwyczaj. Ale nie wyglądało to, że nie ma tego, że jakoś sobie ratykowanie. No przed chwilą był, ale oni się cofnęli do tam. A nasz komandor zdecydował, że ma zatak na tym miejscu. To się nie dowodzi. Nie wiem, co to zabiłka przed naszym podmuchem. Zaczynajcie się, żeby mieć nas tu miejsce, jak chwilcie. Szybciutko zobaczę, co jest pod... tam w Velocie, bo jestem blisko. Sprawdź Velocę i ogry łącz. Trzeba sprawdzić jeszcze. Wydaje mi się, że będzie coś nie ma ogrywa. Veloca brama 100%. I tak musimy się, tak musimy iść na farmę, zostawcie. Najpierw na ogrywacz, gdzie nie, od głównej bramy na nasz. A jest! Co? Są niebiescy. Wbijamy w nich. Robią na obniżenie. A, nie złapałem. Cofują się. Łapę tyle, ile wejdzie. Ogry czy... No. Ogry, zrobimy ich. Ale to są iluzje. Tam przejdzie, no. O, jeden próbuje pomóc. A ona się nie da nabić? Nie da się nic zabrać. Tylko ściany i mury. Ściany i mury. Pff. Mury i gejty. Niebieski. Za chwilę będzie do przyspieszenia? Tak. Biegniemy dalej, czy ogry robimy? Przyjmiemy Umberglade z lewej. A, i cofniemy się... Chcieliśmy supply'ka. Tak, tak, ja wiem. Znaczy, pogodziliśmy ich teraz. Chcę tylko Umberglade tym zabrać. I cofniemy się z powrotem, przyjąć to, co straciliśmy. Tutaj. W tym cię w lewo po wyjściu od ogry. Czyżby żubr? Mhm. Jak to się rado go dogonić? No dobra. Jak to wygląda? Moment. Zobaczmy to prawost. Prawost jest nieumocniony jest. Jest on niebiescy. Ucieknij. Ciemnijcie ten punkt. Ja się rozejrzę do przodu. Durios siedzą. Raz. Bravos ma lepszą tą mur, a bramę ma gorszą, tak? Nie, Bravos jest w ogóle mocno, jest ledwo zdobyte.
Tylko ja widzę Drebusz za dalej. Jeśli zaczniemy to robić oblężenie, to zrobimy bardzo szybko oblężenie. Nie wiem, czy do trumna, bo... Tak. Czeka. Gate'a tak, a bramy chyba nie. Tu jest jeszcze katapulta. Słyszysz się? Gate'a tak, a mury chyba nie. Mury tylko katapulta. Tu jest katapulta jeszcze. Jest tu? A, ja widzę. Dobra. O, już połowa cała. A, pomogę. No, myślałem to dalej na super low i jakoś tu chodzi teraz, wiecie? Strzelają nas trebuszem, szybko to przyjmiemy. Będzie spokój. Prawie zdjęta brawa. No, pomysł, nie całe dwie minuty. Jeden Francuz w środku jest. Gotowy do śmierci. To nie jest Francuz. A balon. Dobrze, bramy. Chodzimy, chodzimy. To jest jak 3 za 1. Ale się pierdzi. Teraz. Ta muzyczka z Rockiego. W środku jest trebusz, trzeba go rozwalić. To chyba będzie teraz nasze gigiowe. No. A nie tak claiming. My tego nie utrzymamy, więc wiecie, to jest tylko tak, żeby było na moment. Żeby musieli zwrócić na to uwagę. Rozwalą wszystkie machiny obleżnicze w środku. Już ich trebusz leje, pewnie skipa. Leje. Można się uzupełnić. Gdzie spaje? Na dole. No, już leją, dobra. Wracamy i... To jest supply depot, prawo, w prawo. Zahaczamy o supply. Tak, idzie przez Wumberglade. Jeśli tam są, to ich załatwimy. No i się uzupełnimy przy okazji. No jest trochę. 72. Durias teraz, z lewej. Muszę obejrzeć ten pot, nie jestem pewien, czy będziemy robić oblężenia. O, to mają trebusze. No właśnie. Trebusze stamtąd wali. Tak, trebusz stamtąd wali, stąd mista. Powiedzcie mi, co to są te trebusze, bo tak słucham, a nie chcę przeszkadzać. To jest broń oblężnicza, dalekiego zasięgu. Aha. Lecie olej na wierzch. Dużych odległości. No, zgadza się. To było ten Arrow.
odwrócę się do tego świetlica. Dajcie na... Tam są na dole jakieś, czy nie ma? Nie ma, nie ma. Chodźcie na dół. Aro, kart jest tutaj. I zbudujcie katapultę. Ja mam, ale jak mi się przestanie ciąć, to może dobre domy jakieś. Jeszcze dwie osoby do Aro. A jeszcze biją się o suplej. Jak ktoś ma suplej, to tego, ten schemat tu na murach. A ten suplej już zajęty. Mhm, zajęłam suplej. Przed chwilą dosłownie. Udało nam się ich odeprzeć. Podnieście swoich. Teraz schodzimy na dół, tak? Nie, nie. Wracamy do supplya. A nikt nie ma tych jeszcze przy sobie? Ci, którzy mają jeszcze jakieś supply, niech zostaną i zajmą się umacnianiem tego fortu. A my wracamy do Umberglade. I staramy się przyjmujemy ten supply. Myślę, że również Brawos będą atakować, ale to chyba... A to możemy ich zabić. Bo oni jeszcze chyba nie weszli do środka. A czy Brawos nie jest atakowany? Kurde, nie wiem, czy jest atakowany. Niech to może nie walczyć. Często już do walki nie przeszedł. Został ktoś w Durios? Ja zostałem, bo byłem w chwilę. Dobra, bierzcie supraje i wpadamy do niego przy Bravos. To gdzie się kierujemy teraz? Na południe, do Bravos. Ja potem... Nie zdążyłem się już. Tylko przejmę... Nie wiem, punkciki wpadamy w... Możecie rozstawić się na murach. Chociaż atakuje tam Trebusz, więc może być ciężko. Nie ma sobie. Bez sensu tam budować, gdy jest Trebusz. Nie, tam nie będziemy budować. Chodzi o to, żeby po prostu stanąć na tych murach i z murów ich atakować. Mało, dlatego szybko zabijamy, żebyśmy nie stracili tego posta. I będziemy szli robić Anzali. Durios, ktoś jest? Chciałem się teleportować do Overlook, będzie szybciej. Będzie szybciej, ale się rozdzielisz. O, szancuj ci. Bo niektórzy mają wolniejsze putery, no i po drodze zgarnie się maruderów. Tutaj jest właśnie, kolejni niebiescy, którzy atakują nasz post. Ja tam gonię tych... Tylko wiecie, że to niebiescy, że to jest napisane. Bo mają kolor niebieski, stoi. A! Będzie ani czerwony.
Jesteśmy na niektórych celach, mamy tam. Super, że mnie słuchacie, podoba mi się to. Super, że co? Że mnie słuchacie. Bo zazwyczaj jak się pisze do randomów, jak się próbuje dowodzić i nie gra się z giną, tylko z randomami, to ty im piszesz, nie idźcie na stanmista, bo zginiecie. Oni idą i giną, jak te lemingi. No bo lubię tak już. Tak. To nie jest w ogóle, nie da się zapanować nad tym. A tutaj mówię i wszyscy słuchają i to jest cudowne. Można coś zrobić wreszcie. Czyli lubisz rządzić. Nie, znaczy nie tak lubię rządzić, co lubię jak wszystko gra. Nie, nie, mam jeszcze flyer, kurczę, to dla mnie nikt nie powiedział nawet, bo ja nie słyszałem, że te katapulty trzeba kupić. Ja myślę, kurczę, wy prosicie, żeby wystawiać katapulty, ja myślę, kurczę, jak postawić, przecież mam supply, nie? I kombinuję. Pominąłem chyba ten odcinek z kupowaniem makin w mieście. Prawo. Widzę. Znaczy, dla mnie tak oczywiste, że w ogóle nie wpadłem na to. Bo ja tak strasznie to mówię, ja jestem tak na takim, znaczy no, takim zasięg, tak? Jak teraz, tyle osób, na pierwszy raz, bo wcześniej owszem, to wiem, co na to było, ale wiesz, jak to cztery osoby się chodziło, wiesz, i w ogóle to tam, co tu zrobisz, jak to wiadomo, to wypadło. Idziemy na nadzorie. Nie atakujcie z mistera, tam ogólnie trwają jakieś walki, ale to są raczej zaczepne. Bo to Anzali nam obrzają i na to nie możemy pozwolić. Tutaj jest ogromny zerk, przygotujcie się na jedną walkę. Najlepiej jakbyśmy razem wpadli. Jest naprawdę, naprawdę podatny zerk. Możecie, jeśli dacie radę, przebiec obok mnie, w ogóle wpadamy jednocześnie wszyscy. Dobra. Wpadamy. Let the storm rage! Staramy się nabić jak najwięcej. Jak ktoś ma problemy z przeżyciem, to COVID-19 to jest chyba. Wszyscy. Wierzę, Anzalia. Możemy wejść przez ramę do środka i jesteś bezpieczny mniej więcej. O, do czasu. No dobra, tutaj to ja już... Używacie swoich supply, żeby naprawić bramy i żeby rozstawić aerokarty na... Ale
Daj się srebra do skorupki jedno. Wystarczy. No. Zapełniający czas, bo muszę zobaczyć, jak się rozwinie sytuacja. Muszę tam roz... Południe wszystko. Na południe, bo... Dobra. Tam atakują nas. O-o! Spory atak zielonych jest tutaj. Nie podpadcie. Dobrze, próbowali
się pod skarbistem i tam jest za dużo machin obliczniczych. Wyjmujemy z powrotem punkcik. Jeden z naszych komanderów atakuje Wildflick, atakuje zielony. Myślę, że możemy my w tym momencie zaatakować ponownie niebieski. Tam się czają na tym. Może Amber Light Studio znowu. Tak, właśnie. Wracają nam OPC. Pokazałem Amber Light. Popatrzyłem, co się dzieje na innych mapach. Moment, muszę obejrzeć Amzalię. Poprawcie bramę, pana. Na pół życia. Możemy to naprawić. Tak będziemy biec przez Blackhunty. Nie wiem, co powiem. Trzeba tam robić to policję, patrzcie. A w środku są supply, czy nie ma ich? W środku nie ma. Nie ma. Znowu próbują przejść po tym zalię. Ja widzę, ale... Ogry są atakowane. Tak, tak, idziemy na ogry. Właśnie. Pokazałem wam znacznik na czacie. Musimy przejść obok skarbista i jednocześnie nie zginąć. Myślę, że damy radę. Odrobina samokontroli, zen i tak. Jeśli się tego nie da, to będzie wygnęło dalej. Po prostu biegnie. Tak. No i przy okazji możesz unikać ich strzał. Też się przyznam. Pięknie. Jakiś zwiadowca. Witamy. Będą tam jest jeszcze dwóch na dole. To jest ich zerk na ogrywacz. Oni przejdą i zaatakują właśnie nasz post. Chodźcie na mury. Akurat się zderzymy. Wejdźcie na mury. Dwa rokarty, kanon atakowany, zaraz będzie zniszczony. O, co to? Zniszczyłem ich katapultę. Nie da się tam walczyć, nie? Nie, na razie nie ma to. Atakujcie ile wlezie. To możecie zejść i zaatakować i ten, to też długo będzie boleć. Nie, myślę, że nie ma potrzeby. Ale na przykład trybu. W sumie jest tutaj jedno, żeby się pochasło. A mógł go jedną balić. No, balił, ale nie tam się udało. Tylko najlepiej, tylko nie tam na tym gaszku. Nie. Tak, to właśnie nie i na nas.
tam na górze zupełnie. Tam gdzie ta wieża. Bo tam jest bardzo dużo. Można do tam to na Matur, tu jeszcze muszę. Solaj mi. Właśnie ustawiam. Nie wiem, czy mi pomoże. Bardzo widzę. Duży i pukasz, dalej leci. A nie, to nie, baliście nie, baliście raz tylko się. A, balista to nie. Ta bulcik w trybusze. Ja byś to zapominałeś, bo też to bardzo silnie gadzi, więc to jeszcze się broni. O kurde, zaraz nie będę chciał. Powodź. Już tam. A jeszcze... O, z tego strzelać najlepiej. Bo ramo przyjmie. Niech ktoś strzela z katapultem w ramę, bo oni tam postawiali rzeczy. Jakiś odnalazł, jakiś. Jeszcze dwie rundy. Można ale trybuny zbudowane. Vegeta, chodźcie ze mną. Wejdźcie z supply na górę, albo z mienacek na górę. Już niosę. Ten trebuszet do budowania. Jeszcze tylko jedna nie chcę. Atakują naszą balistę. A, jeszcze raz strzelam. Tam zniszczą. Dobra. Pomóżcie, powinienem to obić tam. On przenieść się na górę. Potem chcę arrow card rozwalić na górę. A po lewej. Proponuję wpaść w team, żeby tutaj odszedł dla kampa. Bo oni się cały czas wypełniają. Dzięki. Mi. Trochę mi ze mnie. Czekaj, co oni tam budują? No dobrze. Moja drużyna. Jinzo, właśnie. Jinzo, idziesz od tyłu. Chodźcie. Alisu, znienacek i. Już jest tam, dobra. No. Chodźcie za mną, zostawimy z muru. Idziemy w stronę Veloki. Sprawdźcie się. Idziemy na północ, w stronę Veloki i zajdziemy tam z drugiej strony. Nie od strony, gdzie oni są. Ten dwóch stoi w środku i bronią. Kogo? Na jedno dziewięciu. Dwóch? No, już idę. Bombardowanie zostaje z nimi. Zrobicie do Liotu. Ja tam polecę przejść. Postawmy gdzieś po listę jeszcze raz. Biegnie do was z tyłu ten. Wiem, widzę cię. Chcę ci pomóc. Stałeś. Za nami jest Liotu, uważajcie. No. Fuck, no nie zdążyłem. Idzie i goldem, bijemy golema. Aaaa, padłem. Dobrze ustawiam. Spoko, zaraz się podniesiemy. Zatrzymajcie lub golema. A. Dobra, ucieka. Próbujcie go jakoś przyciągnąć. To mam czekać, czy odrodzić się gdzieś indziej? Odwróć się... tam gdzie zaczynaliśmy grę. Tam dobra. Gdzie wyszedłeś na początek i biegnij do nas. Nasza drużyna tutaj ma straszne problemy, przydałoby się jeszcze wsparcie.
Zbudujcie zbudujcie jeszcze balistę. Tam gdzieś plino. Tam będzie dobry widok stamtąd. I jeszcze daleko będziecie sięgać. Kredyty jesteście. My jesteśmy w Panglos i... Zrobimy się w ogrywacz, a moja drużyna jest w Panglos. Czyli właśnie wygrywamy ten Panglos, zaraz przyjmiemy. Gdzie mieli dodatkowe supply? Kurde, to jest epicka obrona. No. To przypadnie. Ktoś buduje trzeci trybuszet. Tak, tylko tu trochę niepotrzebny. Więcej trybuszetów, tym lepiej. Nigdy nie ma za mało no, trybuszetów. Tylko no, wiesz, minimalny ten, nie? Idzie golem. A, golem, dobra. Ja chcę do was dojść. Próbujcie go jakoś zatrzymać. Gdzie jest zwykle? Wcześniej koleś jest gunera, rozwalić ich. Już walę. A kurczę, za blisko. Nie mogę w niego walić. Ja już nie widzę nikogo z tego trebusza, nie wiem gdzie strzelać. Wal przejście do ogrów. To jest wrogi mesmerski portal? Tak. Tak. Nie, tutaj jest golem, tutaj jest golem, rozwalmy go. Są zaraz w górze. Teraz. Bardzo ładnie. Widzę. Klacie z tych trybuszy ile wlezie, oni się wycofują. Za chwilę wyceluję prosto ich bramę. Można zbudować olej. No, dobudujcie. Jeśli bram... Nie, brama jest cała. Boże, zerowa obrona. Por, zeszło tam. Próbują nas zamknąć w bramie, uważajcie. Próbuję za. Cofnijcie się. Zanimmy, będziemy do nich strzelać z trybuszetu. Oni są już poza zasięgiem. Jakby trybuszetu, bo być skinam palą spół. Tak. Cofnijcie się, bo trybuszety nie sięgają. Bo się tam... Tak, tak. Cofajmy się do góry. Słuchajcie, co znaczy ten czas, co mam tutaj? Pod wynikiem kolorowym. Budują trebuszet. Trebuszet budują. Kiedy ten czas dobiegnie końca, naliczane są punkty do naszego ogólnego wyniku świata. Zależy się od tego, ile mamy przyjętych w tym momencie rzeczy. Musicie go rozwalić. Gdzie budują? No tam w ogrób. O, pięknie trafiłem. No tak trochę dobrze. Na ślepo tym buszem strzelam. Dobrze, mam zasięg na trebuszet, więc bez problemu będzie. No, trybuszec już za chwilę będzie historią. Zabić krowa. Albo w złym miejscu. Zobaczmy jak to wygląda. Czy jest w ogóle sens? Nie ma sensu tam wchodzić z tego co widzę. No, trybuszec za was zrobią całą robotę. No już trybuszec zniszczony. I nie ma zbytnio jak przejść przez to, żeby dalej ich tam rozwalić. Ale może... O, sporo już tam jest. Jak strzelam, to żadne cyferki mi się nie wyświetlają. Nie wiem, czy to już za daleko jest, czy co? No, za daleko. Nie trafiasz go. Okej, wszedłem do środka obejrzeć, jak to wygląda. Budują tutaj jakieś śmieci. Balista i tak dalej. No, do obrony. Teraz do was przyjdę. Zobaczcie, to już z tych murów uciekać, tak? Spadek tam. Tak, nie ma co stać na murach. Można wybudować kanon do końca. To jest połowa. A to zawsze jednak punkty do achievementów do budowania. No, dobudujcie. A tam na bali jest bramy, żeby żaden skill się nie przegrał. Ja mam szatański plan, tylko muszę do niego dojść. O, pięknie. Się boję. Zrzucimy to w tył.
Na górę plan jest taki, że będziemy kilka osób zostać zabrać, żeby obsługiwać sprzęt. A reszta przybraci się między górą a Snena, a minie długo, jak będzie na drodze. Zgłaszam się do strefy. Wiedziałem. To będzie nawet się górę, to ja też biorę tak sprzęta. Ona razy załadowana. To jest. Wow, pięknie trafiłem. Jednego zdjąłem. Dobra, jeszcze będziemy lecieć. Wycofajcie się z tamtej bramy, co zobaczycie. Nie wiem, co to. Mamy kipa w mieczykach. Można się do kipa przeteleportować, bo co się dzieje. Aha, dobra, zmiana planu. Będzie do odwieczki. Dobra, chodźcie, trzeba najpierw wyczyścić w kipie, z tego co widzę. Plan jest aktualny, potem będziemy atakować od tu. Ci, którzy zostali, żeby bronić tutaj, oblężenia, mówcie mi, kiedy jest sytuacja stanie się kiepska. Jakiś koli z Drakaru. Dobra, ja tu jestem, jakby co, to będę mówić. No, bramy już nie ma co wchodzić, bo już tam jest katapulta. No właśnie, dlatego trzeba wbić od tyłu i to wszystko rozwalić. O, już podchodzą. Skrócić zasięg, oni już są za tym wzgórzem. Takują nam kip. No, mamy chodźcie, mało chodźcie. Supply w kipie, 300 na 1500. Atakują nam kip po prostu, jakie łebki. Zaraz ich tu poczęstuję granatami. Aha, spadłem. Aha, cały wrogi zer, ej. Nefer, weź na środkę i weź jakiś sprzęt obleczny. Wijacie do nich z boku, wijacie na nich z boku. Tak, dobra. Lecimy, trzeba ich teraz sprzątać. Do środka. Buduj sobie coś. Ty pozrzucałem. Tutaj się nie zdech. Nie ma sensu co tam się zmienić. Wbijacie mi jak nie dalej, jak w masku. Może oni się tak głupio zrobili i cię kupowali. Nie uciekają na połowę, zdrowe będą. Zaraz do was wrócimy. Musieliśmy dosyć dojechać do garnizonu. A nie ma, nie ma problemu. I stamtąd ludzie nie sięgają w nas. To też to wybudowali. Nie, nie gąci, wracamy. Koleś się chcą tam po ogrołacza coś wykombinować. Niech tym komander się zajmie. A nasza grupa uderzeniowa znowu zmienia cel i wraca do ogrywacz. No, poszli na Panglos. Zaraz się z nimi przywitamy. Tutaj od sytuacja dołu jest stabilna u nas. Lejemy ich bez opamiętania. Hel, jedną wielką grupą na Panglos, tak? Od dołu. Tak, tak. Zatrzymajcie się przed ogrywaczem, żeby się zebrać. Replenishing. Hop. Idealne parkowanie, Maltor. Na pewno dostaniesz swoje prawko. Już ma. No właśnie, co się zwalają. Pięknie uważam pod trebusze. Oni się pakowali. Dobra, ta grupka uderzeniowa musi odbić teraz Panglos. Idziemy na supply camp. Dzięki za podprowadzenie. Tutaj. Więcej flagi. Oj, oj, oj. Wycofujemy się? Za chwilę zdejmę tych na górze. A co kiedy pan był teraz? Oj, jest zbiór. Czekaj. Panglos nikogo nie ma. Na WW używaj pistoletów już od woła. Zasięgowym do czego. Dopóki nie będziesz miał, wiesz, 80 poziomu, to masz pomyśleć o czymś potęgniejszym. Pięknie, tak, 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 tak
No, to teraz coś z tym robić. Teraz jest taki zły short bubble. Short bubble mam. Mam short bubble. Widzicie tego gościa, to będzie sobie roboty. Kondycję. Trzeci level wpadł. Kondycję najlepszy. Jak sytuacja po dobra? Bardzo dobrze. Chyba im się zabrało. A trzeba uszedzie, pracuję bez serwery. Trybuszet budowali. Tak, trybuszet jest tam. Dasz to osiągnąć? W zasięgu naszym. I nie widzę, a jeszcze widziałem chyba gdzie się stała. Tylko muszę... Nie wiem, czy to jest kontrakcja. Ale chyba przyszedłem. To jest nam z dużo od obu. Maksymalny zasięg trzeba wyciągnąć. Za chwilę powiem, czy trafię. To bierze. Tak, trafiam. A to luz. Trybuszet będzie zdjęty, bo na mnie nie sięga. Ja nie trafię z mojego niżej. Płot przez. Ale ja trafię. Ja trafię. Spokojnie. Okej, okay, teraz wcielamy w życie. On też mieszka. Oni teraz budują trybuszety tam na wzgórzu. Masz komandera Kelsa. O, trafię, dobra, trafię. Dobra, niech komander tutaj przytrzymuje ich przed bramą. Nasza grupka, chodźcie. Idziemy tak jak wtedy. Mnie jeszcze trochę i rozwalą trzebuszek. Ja ich trafię. Wszyscy są? Dobra. Idzie moja grupa uderzeniowa. Podążajcie za mną. Yes, master. Będziemy będziemy prześlizgiwać się obok SM-a, więc uwaga na kanony. I będziemy szli koło Durios. Nie wolno nam zaatakować Durios. A to jest, zajmę się katapultą za chwilę. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Nie wolno nam zaatakować Durios, nie wolno nam zaalarmować ich, że idziemy od tyłu. Przez dołem można przejść obok Durios. Można, dokładnie. Właśnie taki był plan. Zajebisty. Tylko uwaga, bo może się źle rozpaćkać. Do wody. A też skipa walą. Jako z naszego. Tutaj jest podziemne przejście. Nero, podwodnym można. Kurczę, ale w Anzalias i skipu też walą jak szaleni. Popatrzcie, jak tam walą. Nie mogę wycelować. Ja cały czas trafiam, tylko... Zgarniamy tego żubra. A chyba już się rozsypał. Dzięki. W ogóle żubr to po prostu nie da się tego wytrzymać. To trzeba bronić. Wiecie, jak możesz trafić katapultę? O, już nie atakujcie z tego. W tym miejscu jest. Tam, nie jeden. Go. Ogólnie cała rozgrywka kiedy się kończy. Nie kończy się. Może się nie kończyć nic. Za tydzień się skończy, jest reset z innego świata. Tak, tak, kazałem no to była egzekucja, dobra, idziemy dalej. Dobrze, rzut prawie dotarł do Overwatch. Chodzimy, jesteśmy w Overwatch, Xara, my podchodzą bliżej teraz do Overwatch. Tak, to jest idealny moment. Wpadamy, olewajcie ogry. Wpadamy i zabijamy Rukawki. Ja tam bym sobie nie katapult teraz. Almost ready. Próbujcie trebuszami wejść do Overwatch. Albo w środek.
No, już się chowają za bramę. Jest ich tutaj o wiele zbyt dużo, więc... Ale co z nich też jest dużo? Ważne, żeby zniszczyć wszystkie maszyny odnośnicze. To jest najbardziej istotne. Mów, gdzie mam strzelać mniej więcej? Gdziekolwiek. Tutaj jest naprawdę sporo. Katerodek albo... Katerodek najlepiej. Na maksie. Tak. Tam gdzieś ten ogr? Tak na tej... Na takiej pochyłej powierzchni? No to chyba widzę was. Kurde, nasza drużyna zginęła. Tak się nie dzieje koło was. No. No te trebuchety zalewają. Dobra. To nie jest to, coś od razu się dzieje. Ci, którzy przeżyli, wejdźcie przez główną bramę. Kurde, jaki koleś zamknął nas tutaj. To co, było to mogę się wypadnie? Zbiórka przy oko, odrywa. No cofnijcie się, będziemy was osłaniać. Przyciąć zbiórkę jeszcze raz. Overwatch, a trebusz? Busze najlepiej niech cały strzelają tam w środek. Zbiórka przy Overwatch, tylko tym razem będziemy robić coś innego. Będziemy podobnie, ale zaatakujemy im towerem. Dlatego potrzebujemy maksymalnie wszyscy supplye i około 2 tarany. Zerg idzie w stronę naszego kipa znowu. Zielony zerg? Tak. Cofajcie się kawałek, bo on wyszły. Dobra, nie ma co ich trzymać. Wycofajcie się do Overwatch. Walcie teraz w bramę ciągle. Wycelujcie w bramę. Dobra, słuchajcie, ja jednak będę czekał. Okej, narka. Ale trzymaj kurczę się. Fajnie było, no trzeba jeszcze spokojnie, nie wiadomo. To oko, za tydzień będzie kolejna wyprawa. No, jakiś teleport się pojawił. Na... Dzięki, dzięki, jeszcze raz i na razie, do zobaczenia. Na razie. Mnie ten zastanawia, czemu tylko na Eternala chodzimy. Możemy też na Borderlandsy pójść za tydzień. A to robi jakąś różnicę, czy nie? Nie. Na Eternalu są lepsze surowce w okolicy, których i tak nikt nie zbiera. No i jest ten Stonemist, który jest dosyć istotny i zazwyczaj są tu najcięższe walki. Co zresztą widać, bo jest... jest nieźle. Okej. Okay. Aha, walczą. Jak się stąd wychodzi ogólnie, żeby wyjść do tego? Teleportuje się tam, gdzie zaczęliśmy, wysłałem ci waypointa i ten. Albo się po prostu wylogowujesz, wtedy pokaże się tam, gdzie wszedłeś na www. Dokładnie w tym miejscu. Dobra, dzięki. Na razie tutaj. Cześć. Cześć. Okej. Okay. Nie, jedna osoba. Okej. Czyli to wszyscy. Dobra, chodźmy, dobra. Jest jakieś zimno. My mamy. Chcesz robić echo. Vegeta. Sorry, ja się obiłem, ale już lecę. Już biegłem, ale musiałem się naprawić. Nie, biegniemy. Mamy tam ostrzeliwać cały czas ten ogry, czy... Tak, utrzymujcie ich tam. My tutaj wbijamy jeszcze na tyły zerga zielony. Poprzejmijmy to. A to jest naprawdę mało wypłodnienia z tego, co widzę. Ale dzisiaj jest dużo fajniej niż tamten tygodniu, dużo bardziej strategiczny. Jest dużo, dużo trudniej przede wszystkim. Z Francuzami to tak nie ma problemu większych, ale z Niemcami.
To Francuzi się oczywiście. Wbijamy, wbijamy w tych gości, zabijamy ich. Boże, wykrycamy nasze skóry. Mi dropem rare. Ja też dostałem rare'a jednak. Ja już mam psi stąd. Tylko nie atakujcie z tym, że ja się zakocham. To było takie trochę... przypuszczenie kary. Właśnie, próbuję... No tak, ale... Nie, zasadzie się to nie skończyło zadać. Dobra, wracamy, wracamy. Podnoszcie swoich. Krew, gdzie wy jesteście? Bo ja na minutę odpadłem. Muszę odrywać i zamiana jest na górę. To mam dostęp. Wracajcie do mnie. Jestem tam, gdzie był post wcześniej. Postój, mały. Rudy przyszedł. Czekamy, aż się zbierzemy. Mam nadzieję, że wszyscy macie supplye. Tak. Mamy jakieś dwa tarany? Ja mam. Mam cztery. Okej, doskonale. Się skończyły niestety. No to lecimy, jesteśmy gotowi. Podobnie jak wtedy będziemy płynąć przez pod wodą, tylko tym razem zrobimy oblężenie na Durios. Balisty się przydadzą? Nie. Do obrony maksymalnie. Mhm. Trzeba ich trochę spuścić stamtąd, żeby część rozdzieliła się do Durios. Taran to jak on się nazywa po angielsku? Flame Ram. A to nie, to nie. Jakiś Aron coś tam. Tutaj pod spodem jesteście, tu na lewo. Znowu podchodzą pod bramę. Wyszli przez bramę i teraz te ogry na nas idą. Komu tak? Chce śmierć. I to się z samochodem. Vegeta. Znowu ja? Tak. Człowiek, który chciał być samochodem. Jest dobrze. Dobra, ultra szybkie oblężenie. No. Trochę potrzebujemy trochę wsparcia teraz. Tarany od razu? Tak, dwa tarany. Bo oni się teraz tak rozleźli. O nie, wycofują się już. Budujemy. Robić jeszcze? Nie, dwa wystarczy. Zaraz jeszcze zaklepiemy Umberglade. W prawo strzelaj. Dobra. Wyczyń górowa i rozwoju. Szybko jest jedną lepszą. Tylko rozglądajcie się na mnie. Nie atakujcie tych postaw, bo to jest alarmuje, że coś widać dwa mieczyki. Ale i tak, musimy skupić się wszyscy na bramie, żeby jak to się dzieje, to musimy uporać. Idą jak coś poleci, uwaga. Idą kolejni. No i bardzo dobrze. Ci, którzy byli przy obra, mają teraz lepiej wiesz powodu. Tak, dużo ich tu idzie. Biegają. Spoko, sporo przyjść. Bardzo dużo przyjść. Brama. Spierciak, trochę ściągajcie w prawo. Atakujcie mury i ściągajcie. Właśnie, idą do swojej strony. Widzisz ich? Dawaj, dawaj. Idzie kolejny. Tak, to teraz bramę. Koleś.
Apel leczenia po prostu. Już nie. Zabijali nas. Mało nas tutaj. Tak, to była bardzo mała grupa. Ciągajcie ludzi, jeśli możecie. Zresztą to już nie pomoże. Muszę coś wam powiedzieć. Stronie trebuszetem mi nigdy się nie znudzi. To jest z prawej podchodu. Ja tak samo. Okej, wycofać się do wody. Jest ich już za dużo. Dzięki. Jak sytuacja przy ogrze? Powinno być bardzo, bardzo luźno już teraz. No, wycofali się za bramę. Jeszcze jest tam jakiś komandor przyszedł, kolejny. Teraz jeśli jest was tam sporo tutaj przy machinach oblężniczych, skaczcie do wody. Nie ma co tutaj walczyć. No, teraz aha, nasi przeszli przez bramę i się wydzierają głębiej. Chodźcie za mną. Dobrze, ogry są zniszczone. Jakiś koleś. Ogrowie zostali spacyfikowani. Możecie iść przez Orgat. Uplands. Będziemy właśnie tak szli. No. Ci, którzy przeżyli. Reszta niech wraca do Ogrewara. Wygląda, że teraz będzie spokojnie tu. Już nie ma co strzelać tam chyba. No. Może jakimś czwartym ktoś jeszcze trafię. A tutaj nie, uciekajcie za mną. Nie walczcie z każdym napotkanym, tylko wycofujcie się w stronę teraz zachodu. Pełno buffów mają. Uciekacie do ich kipa, uciekacie przy murze. Nie do środka. Spirit, jak w co ostrzywamy? Chyba w nim. Ja bym dobudował, tutaj jest arrow card. Dobudował? Wyszli za nami. A. Nie ma sprawy. Właśnie, teraz. Ja bym jeszcze sobie na górę dobudował jeden trebuszet, bo ten jest no już prawie zniszczony. Idźcie do Umbergrade, tam jest nasz zerk. Bo przebili się nasi i przyjęli to. A może jeszcze jedną katapultę dać na dół? Żeby nie mogłem nawet na podejść? Po prostu. No to z żubrem, czemu zostawię żubra? No bo jest tutaj ich zerk i nie zaatakowali. A. To jest też nasz zerk, więc łączmy siły. Chłopaki przy ogrę, możecie już dołączyć do nas w Umberglade. A my teraz budujemy umocnienie. Chyba, że bardzo chcecie tam, no, SimCity robić. Poprawić tam sytuację w tym... Wiesz, a ci wy sami się nie nabiją. Co wy gadacie, no. Już nie chcę stać, jest tak nudno, idziemy. Nie, dobra, ja to lubię akurat. Zrobimy arrowcarta i idziemy. Jezus, ja sobie to dwójkę. Będzie tutaj chyba z 6 arrowka kartu. Już zbudowałem. 3 trebuszety. I może no, jeden moździerz. Dwie działa. Jeszcze może balistę dobuduję. No, gdzieś I będzie to twierdzenie do zdobycia. No, jeżeli będzie odpowiednia liczba ludzi. Za nami są jeszcze. Faga. Wzmocnijmy prawą stronę też. Aby... Tu, no tu. Tak, albo tutaj będzie. Widzę wilka nawet. Jednak znalazł nas. Dobra, zrobione. To chodź, zachodź. Dobrze, tylko sobie wezmę zasoby. Jeszcze zobaczę ulepszenia, co można. Moja drużyna... wszystko już jest. Gdzie się... Julius, czy... Brawost. Brawo. Zmieniamy cel na Brawost. Dobrze. Jak ktoś nie ma supply, to niech wejdzie do Umberglade i sobie zbierze. Chodź. A tu też. No patrz, my tu tyle naszczelali, a tu nawet dziury nie ma w tym płocie. No. A tam widzę jednego martwego Francuza. Nie, tą stronę. Poczemy się jak na drugie. No, pierwsza lub druga wojna światowa. Artyleria. Aż hej. Brawost, tak? A, jesteś widoku. No, zmiana na Brawost. Nie zdobędziemy tego, no, bo jest za duże oblężenie tam. Za dużo ich broni. Ale na Brawost nie ma nikogo, możemy to szybko przejąć. Ej, cwaniaczki tam mają ten trebusz.
przy sobie. Ludzie tam mają trebuch, szybki taran. Już. Kurczę, jakieś lagi mam teraz. I oni tam trebusze. O, tam plus. Biedak, akurat na nas padł. No ma lipę i tyle. O, bramę, bramę. Lejcie bramę. Koleś chyba nawet nie widzi, że ten coś tu się dzieje. My atakujemy teraz Bravos, nasza gildia. Jest nas tutaj dosyć mało. Tak bym będzie. Taran. Drugi taran by się. No już nie o to. Francuz tu idzie. Francuz chce wejść. Tu są go. Lecicie Francuzów. To nie jest Francuz. A nie? To nie jest francuski serwer. A nie, powiedziałem Francuz. Franca. No patrz, no budujcie. No budujcie. Udają się na lokacji, muszę go namierzyć. Koleś jest na mura, można by zabić. O! Albo sam spadł, albo coś go ściągnął. Ale i tak raz. Idzie kolejny, kolejnych dwóch. To ja będę tutaj korzystać. Lejcie tymi taranami. Na szczęście, że nie ma katapulty w środku. Mhm. Ale mają trebuszy to. Jak źle nie wiem. No, ale trebusz nie dosięgnie bramy. Zbierzmy swoje. To jest wada trebuszy. Masz taki nic nie ma. A korzystajcie z tego drugiego. Okej, obsługuję. Jest drugi. Znaczy oba są. No. Nie, bo przez jakiś czas nie wali. Ze czterech prawej nie wiem. Prawie, tutaj są bliżej. Zerwej są. Tutaj jest ich też zerwie. Musimy to bardzo szybko przejąć. No, brama 10. Spróbujcie. Balistę na celu. Na terenie. Używaj balistę, taranu. Na terenie. Dobra, ja zajmę taranu. Jest tam jeden Francuz. Za bramą. Za chwilę będziemy wchodzić. Musimy to bardzo szybko czuć. Nasza gildia. Jak idzie na pewno? Pod bramą. Nie, chodźcie, już brama jest. Ja będę walił dalej, brońcie się. Brama już. Dobra. Brama pada. Chodźcie. Chodzimy, chodzimy. I na samą górę, trzeba się skończyć. Dobra, jeden. Lejcie czempiona. Postawię bariery. Powinno to być na miejscu. Jak nie stopni na stronie. Broni. Ładnie. Szybko, w tej miejscu. U, jakiś rar. Dobrze. Super. I zabijamy. Genialna akcja. Uff, spadę. Rozwadzie ten trebuch i trzeba wyczyścić mury. Chyba nas nie zauważył. Nigdy nie wiesz. Ale to już jest takie. O, pod nami jest spod fryzer. Przyjadą do naszej. Brońcie, bramy. Budujcie, budujcie, trzy osoby tylko. Ale... Ilu ich tam jest? 7, 8? 10? Nie, jeszcze. Sporo ich, no. No to niech się spodziankę. O kurczę. O kurczę. Jest to. Ktoś ma supplier, chciała karta, to jest jeden z swoich.
No nie mam mapy. Nie mają maki na granicy, jak na razie. Na miejscu. Mam się przybijać do tego. Czego on bardzo to pił? Postawiłem barierę. Dobra, wycofajcie się, ci, którzy przeżyli. Do kipa? Tak, do kipa. Zerwijcie kombat i teleportujcie się do kipa. Bo oni brawo w końcu przejmą, nie ma co ginąć. Ale przynajmniej stracili zasoby. I pieniądze stracą. No tak, każdy zerwa. Chodź, ale jedną rzecz, sprzedajcie itemy, zerwijcie w kipie. O Boże, dziękuję ci, Spiriciak. Mam pełny inwentory, nawet nie zauważyłem. Wiecie co, ja bym na tym skończył, bo to już 2 godziny ciśniemy. No to akurat, bo ja i tak wiem już, sam kończyć. No właśnie, ja już się zmęczyłem tym wszystkim. No 2 godziny bez przerwy to długo trochę. Jeszcze tym bardziej, że było intensywnie. Mhm, jeszcze fota. Wspólna fota. No to wracam na normalne postać. W kipie sobie zrobiłem wspólną fotę. Tylko się naprawię. Zrobiłem jednego rara przez całą. Ja dwa. I tylko raz padłem. To gdzie się spotkamy, już kończymy, tak? Tak, już koniec wypadu. No. Spotykamy się w głównym kipie. Overlooku, o. Ok. Fota leci na schodach? Mhm. Klasycznie. Może na muru, murze. Co? Teraz zobaczę tylko... Pogarnę świat tutaj. Aż tyle? Ja tylko weź 8. To było dobrze czy tyle? A ja z 2 radów 4. Ja 50. Do you require my assistance? Teraz znajdę ładne miejsce. Ja z 1 rara 1. A te rzeczy, co były, wiesz, katapulty, trybusze, to one przepadają jak wypadasz to? Nie, znaczy, jak kiedy wychodzisz... zniszczą. Kiedy zniszczą, to zostaje do ten... Do końca walki. To jest niezbyt długo. Zrobimy sobie przed bramą do kipa. Od północy. Tylko nie są, nie ma naszych strony. Emblematów niestety. Północy powiadasz. Już idę. Ładnie przyjęliśmy to Brawls, bo idealnie w momencie, kiedy naliczały się punkty. I im tego nie zaliczyło, ale nam. Tak, mamy najmniej. Tak, no. W ogólnym rozrachunku dostajemy w dupę po prostu. Jest naprawdę ciężka misja dla nas tym razem. Czy wszyscy są? Czy jeszcze ktoś biegnie? Shiver chodź się ustawimy obok siebie. A, gdzieś na środku bardziej. Jak takie prasy. A, tutaj. Najbardziej to będzie widać. Ktoś bardziej może na fraktale później? Na 7? A. Czy wszyscy gotowi? Czy ktoś jeszcze biegnie? Mówić teraz, bo nie będzie na zdjęciu. No dobra. Okej, okay. Uśmiech. Dajcie jakieś emotki wszyscy. Oczywiście źle napisałem. Róbcie foty.
wcześniej WWW zakończyło się krasze. Trzy screeny poszły i... Kraszan jak kratę pokazuje. Miesiona syra. No dobra, dziękuję wam wszystkim. Fajnie było, spotkamy się za tydzień, żeby wklepać ponownie Niemcom i Francuzom. No dzięki również za dobrą zabawę. No dzięki, ja już sobie lecę spać, bo jutro pójdę. No też dzięki, dzięki, bardzo fajnie było. Dziękuję. Dziękuję za grę. Na razie. No na razie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. User disconnected from your channel. User disconnected. Dobra. Na minutę. Disconnected.